Oh, thank Avo, you're here. I thought no one would answer our guild request. I've arranged some more security to back you up, but there are so many bandits that they'll tear my farm apart. I wish we'd never found those damn stones. They brought us nothing but trouble. My wife Jenna won't let them anywhere near the house, so we've left them in some crates in the barn. They must be worth a fortune. They say Lady Grey wants them. I've already lost 3 farmhands in these raids. There must be them now. I better go inside and look after my wife. She's terrified. Przyznaj się, grubasie, po prostu się boisz. A nie twoja żona, tylko ty. Dobra. Super, czyli możemy zdobyć dodatkowe 160 sztuk złota za to, że wykonamy tę misję w samych gadkach. Jak dla mnie to jest czysty deal. Tylko dokąd ja zmierzam? O, tu są bandyci. Tak, jak widać, już zbieramy cięgi. Auć, auć, auć. Auć. Muszę się troszkę podleczyć. Jabłuszko sobie zjem. Ja, przesuniemy się trochę w tę stronę. Ups. Nie, wyciągnij broń. Dziękuję. Gdzie poszedł ten ostatni bandyta? Tu jest. Ojej. Rządzę. A jeszcze ta blizna na klatce piersiowej, tak biegnąca przez właściwie cały tors, to już w ogóle. Nienawidzę uszników. Czy to już koniec bandytów, czy jeszcze jacyś? Jeszcze ktoś chce, żeby mu spuścić manto? So, you've learned some new moves, have you? Well, you're not the only one. I hope you've learned how to flourish. Because that's the only way you're going to get close to me. Go on, try to hit me with a flourish. Tea, wyglądam epicko. W samych tylko gadkach z brytyjską flagą na zadzie. I jeszcze dodatkowo mamy tłuc kobietę. Au! No dobra. So you can do it. Oops. I'm still going to beat you. No. Oh joy. Nie sądziłam nigdy, że spranie ciebie sprawi mi taką radość. Oh yeah. You beat me again. I suppose this quest is yours then. But you can't stay lucky forever, farm boy. We're bound to meet again, and I'll be ready. Jasne, wszyscy tak mówią. You did it. I can't tell you how grateful we are. Someone should be round to pick up the boxes soon, so we shouldn't have any more problems. Can't see why there's been so much fuss about those stones. Be glad to see the back of them myself. Must be worth plenty of money to someone, though. I'll make sure to tell everyone about you. We need heroes like you around. Chcesz powiedzieć, że potrzebujecie bohaterów, którzy ganiają w samych gaciach po lasach i straszą kobiety? Bez komentarza. Dobra, ale dostaliśmy obiecane dodatkowe 160 sztuk złota. W sumie być może nawet moglibyśmy byli spróbować wtedy walczyć samymi pięściami. Prawdopodobnie dalibyśmy radę. Chociaż mam 2 lewe ręce, więc... Powiedzmy, że wystarczyło.
Dobra, najwyższy czas założyć ciuchy, bo wieje. Ekwipunek, strój, zestawy. Ubierzmy się w strój wieśniaka, a co tam? Nie będziemy więcej straszyć ludzi. No i warto też się tu rozejrzeć, bo jak znam życie, pewnie coś tutaj można odkryć. Zresztą pamiętam, że coś tutaj było. Chyba. Ja, na przykład. Marna Jennings, kochająca matka, zmarła. No shit, Sherlock! Leży w grobie! F1. Łopata. Hiena cmentarna z nas, ale... Ale kopiemy. Czy co, proszę? Okej, wykopaliśmy z grobu gorset. Gdybyśmy kiedyś chcieli przebrać naszego bohatera, zresztą możemy nawet spróbować to teraz zrobić. W gorsecik, prawda? Tors... gorset. To proszę bardzo, możemy się przebrać w gorset. Co ciekawe, nasz bohater wcale nie czuje się w nim niekomfortowo. A w każdym razie na to nie wygląda. O matko. Dobra, już. Już. Nie będę okrutna. Tak, Fable. Gra, w której można się realizować. A właśnie, mamy wędkę. Czy możemy wędkę już wykorzystać? Tak, widzę, że już możemy. Pod klawiszem F1 widzę znaczek haczyka, więc... No właśnie. Poczekaj, aż słyszysz, jak ryba szarpie żyłkę. Gdyby w realnym życiu to było słyszalne, to byłoby miłe, nie? Wtedy naciśnij lewy przycisk myszy, aby rozpocząć wyciąganie. Okej. By wyciągnąć rybę na powierzchnię i zaliczyć ją jako swój połów, naciśnij przycisk lewy przycisk myszy. Kiedy ryba dotrze do lewej strony słupka, oznacza to, że ją złowiłeś. Okej. Nie zwijać żyłki, kiedy ryba ciągnie, bla 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 bla, z zielonego na czerwony, dobra. Po prawej stronie widzę, że jest ten nieszczęsny słupek. O właśnie, ryba się złapała. Jak zaczyna terkotać, to znaczy, że musimy przestać klikać, żeby się żyłka nie zerwała. Jest! Jest! Pierwsza ryba! Ja tu liczę na rybę, a tu co? Taka ryba! Taka! Ale tak, z tych właśnie miejsc można wyłowić nie tylko ryby, ale także różne niespodziewane obiekty. Ta skrzyneczka nie wymagała kluczy. I mamy wskazówkę do skarbu. Miło, miło. You have found your first treasure clue. Rumors abound that an item of value lies hidden somewhere in Albion. The clues should lead you to it. I understand there are six of them in all. Ja. Sześć wskazówek łącznie. Ja tutaj sobie pozbieram trochę jabłek. Wskazówki prowadzą ponoć do jakiegoś skarbu, aczkolwiek ja nie pamiętam do jakiego skarbu. Co to może być? Wobec czego przekonamy się o tym, jak już znajdziemy wszystkie wskazówki. No... Ale uparta ryba. O!
Nie, 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 nie. Uj. A. Debyt. Żyłka pękła. Ciekawe, czy tym razem będzie ryba, czy tym razem będzie też coś innego. No, czekam. Wow, ale ciągnie. Nie. Uch. Tym razem się udało. I... tatuaż. Z przyłbicą korona. Okej. To teraz jeszcze musimy znaleźć tatuażystę, bo jak sądzę, fryzjer to nam raczej tatuażu nie zrobi. Ale miło wiedzieć, że mamy też tatuaż na gębę. Generalnie rzecz biorąc, tak jeszcze wspominając o tej bliźnie, którą bohater nasz zarobił na torsie, blizny zdobywamy wtedy, kiedy odnosimy poważniejsze rany. Czyli mówiąc krótko, po tej walce z bandytami sądzę, że też coś mogłam zarobić. A jabłkami oczywiście można się leczyć, zresztą nie tylko jabłkami. Bo właściwie całym żarciem, jakie mamy w ekwipunku. I to mi przypomniało, że chcę sobie tutaj umieścić trochę różnego rodzaju jedzonka. Co by nie mieć z tym problemów w przyszłości. O, fajnie. F4 to... aha, to. Okej. Super. Ja się teraz rozglądam, bo warto po tych lokacjach się przejść. Na przykład dla takich motywów, jak kolejne stanowisko łowieckie na końcu pomostu, na końcu mapy. No, rybki. Rybki, kalosze, butelki i inne obiekty, które można wyłowić. Swoją drogą ciekawe, jak butelka albo but może zwiewać. W końcu jakoś napręża tę żyłkę, nie? No nie, 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 nie. Złap się. Cholera. Walcz. Walcz. God damn it. O jeden klik za dużo. No. Gra proszona jest o zmniejszenie poziomu trudności łowienia ryb. Bardzo uprzejmie proszona. Dziękuję za wysłuchanie mojego wniosku. No, i tym razem wyłowiliśmy klucz. To chyba daje łącznie 4 klucze? Tak mi się wydaje. I zdaje się, z tego co pamiętam, dwóch jego mościów zgubiło grzyba gdzieś w okolicach gildii, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, bo w ogóle zadanie z grzybami i z leczeniem tego... leczeniem, po prostu usuwaniem halucynacji u tego dzieciaka tam, to jest zadanie na dłużej. Gildia bohaterów.
Przy okazji będzie można zerknąć, czy mamy już wystarczającą liczbę punktów doświadczenia, żeby levelować postać. To by było bardzo miłe. O! Mamy! Jak znalazł? Tak. Kupimy sobie. Ale ostro nas pojechało po tym. I... nie. Ojej, nie można więcej? Powinno być jeszcze to możliwe. No. No tak. Cóż, trudno. I... czyli tak. Prędkość sprawia, że jesteś zwinniejszy i szybszy, co pozwala zwiększyć tempo strzałów w przypadku broni dystansowej oraz skuteczność walki w zwarciu. Dobra. Speed makes you quicker in both ranged and melee combat. Proszę bardzo. I tu chyba na nic już nas nie stać. No oczywiście, że tak. Generalnie nasz bohater będzie się z wyglądu trochę zmieniał w miarę jak będziemy go levelować. I za każdym razem jak dodajemy punkty sobie, to na przykład rośnie jego siła, więc automatycznie powiększa się gabaryt. Więc za jakiś czas będziemy grać szafą gdańską. Tak, tu jest zielona kropka, więc to jest pewnie on. Ale on mnie nie interesuje w tej chwili. Kolejna zielona kropka jest na moście. Czy to znowu jest ten przewodnik turystów? Oczywiście, że tak. Miło, naprawdę miło. Póki co nie wiem, co z tym przewodnikiem można zrobić. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to najwyżej wystawić go za okno i obserwować, co będzie się działo. O! Właśnie, pamiętałam, że tutaj coś jest i faktycznie coś jest. Znowu łowienie ryb. To takie odprężające. A tak serio, to jest strasznie stresujące. Właśnie, a propos stresu. Nie! Nie waż się zrywać! Nie! Fuh! I... właśnie! Niebieski grzyb. I teraz moja pamięć troszeczkę mnie zawodzi, bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy w lesie gildii coś było. Ale być może było. Boże, ja ile lat temu grałam w to? 6. Jakoś tak, 5-6 lat temu, bo oczywiście zaczęłam w to grać sobie w 2007 roku. Pograłam sobie całkiem sporo. Ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy czasem rok później też jeszcze troszeczkę nie pogrywałam, ale już nie przechodziłam gry całej. Kolejne łowisko. Ciekawe, co tym razem złowimy. Ło, mocno pojechała. Nie, nie rób mi tego. Proszę cię, nie. Najgorzej jest, jak już dociera się prawie do samego końca i nagle ryba ciągnie na prawo i dociera do drugiego końca, a potem bądź zdrów. O, pięknie. Czy to oznacza, że mamy już wystarczającą liczbę kluczy, żeby otworzyć skrzynkę, która była gdzieś po drodze do... Boże, gdzie była ta skrzynia? Ona była w drodze chyba do sadów. Tam na rozstaju dróg. I tam było trzeba 5 kluczy.
No, chyba tak. Czy to tutaj? Chyba tutaj. I widzę też, że trzeba dezynsekcję przeprowadzić. Miksturka, jak miło. Dezynsekcja przeprowadzona w większości. Oh yeah. Dobra, facet, kim ty jesteś? Tak, czy jesteś może tatuażystą? Nie, jesteś fryzjerem. O właśnie, styl młodzieżowy jest to fryzurka, którą mieliśmy do tej pory i której się pozbyliśmy. Co? Broda w stylu baraniego steku dodaje atrakcyjność plus 47? Bzz. Broda lumpa. Fajnie. Wąsy w stylu kupieckim nie ma mowy. A czy koński ogon nam coś da? Straszność, co ciekawe. No dobra, wygląda na to, że nie ma niczego ciekawego a nas. A ty? Okej. Sprzedajesz przedmioty. Nie, 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 nie. Jeśli chodzi o eliksiry, to fiolka zmartwychwstania. To jest fioleczka, która uruchamia się dopiero w momencie, w którym nasze punkty życia spadną do zera. W tej chwili mamy takich fiolek 3, to znaczy, że 3 razy możemy zostać podniesieni, nim zabawa się dla nas skończy. Oj, czyżbym nie zdążyła ocalić? No, chyba jeden z kupców powiedział życiu papa. O, tak. Otwórzmy kuferek, o ile tylko mam wystarczającą liczbę kluczy. Tak, mam. Dawaj, dawaj. Łe. Mech. Mech. Czy jesteś jednym z tych kupców, którzy byli tam? Chyba tak. Kurka wodna, no. No dobra. Ups. To wróćmy do gildii bohaterów. Najwyższy czas rozejrzeć się za kolejnymi questami. Co my tu mamy? O, nie. Nienawidzę misji eskortujących, ale też nagroda pieniężna jest całkiem ciekawa. Więc tak. Hobbesy i kupcy. Weźmiemy obie. Tylko czy podejmiemy się jakiegoś wyzwania? W przypadku hobbesów, jakie możemy mieć wyzwania? Bez ochrony. No, całkiem niezła nagroda pieniężna za to. Nie, tego wyjść bez szwanku raczej nie damy rady. O. Spróbujemy to. I to.
No. I wrócimy jeszcze do gildii po to, żeby wziąć ten drugi quest. I tam też jakieś sobie przechwałki weźmiemy, bo... A co tam? Jesteśmy w końcu bohaterem. To, że mamy bardzo oryginalny przydomek Chicken Chaser, czyli po polsku przetłumaczono to jako żółtodziób. To już nie nasz problem, tylko osób, które wymyśliły ten przydomek. Zawody w zabijaniu hobbesów. Pokaż mu się. Bez draśnięcia. A nie, przepraszam. Nie to. Zupełnie nie to. Eskorta kupców miało być. Bez ochrony, bez draśnięcia, chroń kupców. Z tego co pamiętam, zadanie jest upierdliwe. Czy spróbować? No spróbujemy to. Czy damy radę ochronić ich? Wszystkich. Dobra, spróbujemy. Najwyżej się nie powiedzie. A ja po prostu zrobię sobie tutaj przerwę od nagrywania i może trochę podbiję level postaci. Po prostu po farmie. I dzięki temu może nie wyłoży się na pysk. To bardzo dużo może jak na jeden raz, ale... Cóż, zobaczymy.